Nasze decyzje są najfajniejsze, więc wczoraj zapisałem się na półmaraton warszawski. Czwarty z moich półmaratonów warszawskich. Ostatnie dwa lata temu, wtedy było 1,27, a dzisiaj rekreacyjnie, żeby się porozglądać i zobaczyć, co się zmieniło w rzeczywistości warszawskich biegów miejskich przez ten czas, kiedy z Kamilą klepaliśmy tylko góry i ultramaratony. Zatem ruszamy. Pamiętam o nawodnieniu i idziemy delikatnie dalej. Dogoniłem kolegę 1,50 ruszając z tymi co na 2,0, więc mogę sobie dalej poginać rekreacyjnym niedzielnym tempem. Najlepszy półmaraton w Warszawie, czyli półmaraton w Białymstoku. Grzesiu, wszystkich zapraszamy do ciebie na imprezę, bo Białymstok jest...